Paweł Hajman, gorąco i serdecznie witam Państwa w kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej i zapraszam do obejrzenia naszego programu, w którym dzisiaj między innymi spotkanie starosty chodzieskiego i burmistrza Chodzieży z pierwszymi mieszkańcami ziemi chodzieskiej, tymi, którzy przyszli na świat kilka minut po północy lub w pierwszych dniach stycznia 2008 roku. Oprócz tego relacja zabawy studniówkowej z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Chodzieży imienia Hipolita Cegielskiego. W dalszej części naszego programu relacja z festiwalu piosenki bożonarodzeniowej, który odbywał się tradycyjnie zresztą w Lipiej Górze. Oprócz tego cały szereg najważniejszych i najbardziej istotnych informacji z całego tygodnia. Gorąco Państwa zapraszam. Dopiero co przyszli na świat, a już są szczęściarzami. Tak mogą pewnie i powiedzą o sobie w przyszłości najmłodsi mieszkańcy ziemi chodzieskiej, których już co roku odwiedza starosta chodziecki wraz z burmistrzem. Mowa oczywiście o tych maluchach, którzy przyszli na świat jako pierwsi. Tradycją stało się, że pierwszego urodzonego krótko po Nowym Roku mieszkańca powiatu chodzieskiego wita starosta chodziecki, natomiast pierwszego mieszkańca Chodzieży wita oczywiście burmistrz. W tym roku pierwszą mieszkanką powiatu chodzieskiego okazała się Dominika Siodła, która urodziła się dokładnie 2 stycznia o godzinie 12:15. Ważyła blisko 3,5 kg i mierzyła 58 cm. Wicestarosta chodziecki, który reprezentował tego dnia starostę chodzieckiego Mirosława Juraszka, gratulacje składał na ręce mamy. Tradycją stało się, że każdemu nowo czy pierwszemu narodzonemu obywatelowi powiatu chodzieckiego ten starosta chodziecki wręcza taki bon na wyposażenie. Cieszymy się bardzo, że akurat ten noworodek, czyli Dominika, jeśli dobrze rozumiem, tak, jest pierwszą obywatelką powiatu w 2008 roku. Dlatego chciałbym Dominice wręczyć bon o wartości 500 zł do wykorzystania. Dziękuję. Proszę bardzo. Oczywiście jeszcze. Pierwszą mieszkanką Chodzieży natomiast okazała się Emilia Mączyńska, która urodziła się 4 stycznia o godzinie 4:15 nad ranem. Ważyła blisko 3,6 kg i mierzyła 56 cm. Gratulacje na ręce mamy składał burmistrz Chodzieży Jacek Gór. Na tą dziecinę miasto Chodzież czekało w tym roku. Jest taką tradycją, że pierwsze dziecko, które urodzi się i jest mieszkańcem Chodzieży, dostaje po pierwsze piękne kwiatki. To kwiatki się dzieli na dla mamy i dla dziewczynki w tym wypadku, a dodatkowo dajemy taki bon do wykorzystania w jednym ze sklepów Chodzieży, ale o tym później powiem. Także chciałbym Pani pogratulować tego pięknego, nowego członka rodzinki, bo naprawdę jest śliczna. Szkoda, że się nie obudziła, no i burmistrzowi w oczy nie spojrzy. Ale bardzo się cieszę, że to właśnie Pani mogę złożyć gratulacje i życzenia, aby się wychowywała, żeby przynosiła Wam samą radość nie tylko Pani, tacie, ale wszystkim, którzy będą ją otaczać. Odwiedziny wicestarosty chodzieskiego i burmistrza Chodzieży Jacka Gursza niech będą dla najmłodszych mieszkańców ziemi chodzieskiej dobrym znakiem na przyszłość. My również dołączamy się do życzeń. Dominice i Emilce życzymy wszelkiej pomyślności i oczywiście, aby wszystkie dni były przepełnione szczęściem i radością. Teraz nadszedł czas zabawy, potem już tylko 100 dni nauki i ten jeden z najważniejszych w życiu egzaminów. Mowa oczywiście o egzaminie maturalnym i tegorocznych maturzystach. Przed kilkoma dniami z naszą kamerą uczestniczyliśmy podczas zabawy studniówkowej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego z Chodzieży. Witają Państwa na balu studniówkowym. Katarzyna Brzeszcz z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego oraz Emil Flążczak z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego. Mamy zaszczyt poprowadzić studniówkę klas 3 LO, 3 RP, 4 TM, 4 TH, 4 TZ oraz 4 TOŚ. Z pewnością wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na zabawę studniówkową czekają już od pierwszej klasy. Tak z pewnością było w przypadku uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego z Chodzieży. Ci uczniowie swoją zabawę studniówkową mieli w jednej z margonińskich restauracji w ostatni piątek. Zabawa tego dnia naprawdę była wyśmienita. Trudno wyobrazić sobie zabawę studniówkową bez takich stałych elementów jak koniczynki, polonez czy część artystyczna, która zawsze przygotowywana jest przez uczniów.
Tak też było i tym razem, właśnie w Margoninie. Zawsze ta część artystyczna należy do niezwykle wyjątkowych. Rzeczywiście, uczniowie stanęli na wysokości zadania, a jak wyglądało to w praktyce, zobaczcie Państwo sami. To już ten wspomniany moment, kiedy wszyscy uczniowie obdarowywani zostają koniczynkami. Koniczynki to oczywiście symbol szczęścia i powodzenia. Powodzenia przed tym jednym z najbardziej istotnych egzaminów w życiu, który czeka tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, oczywiście przed egzaminem dojrzałości, czyli maturą. Podczas zabawy studniówkowej zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego z Chodzieży udało nam się porozmawiać z dyrektorką tej placówki, Mirosławą Kutnik. Panie dyrektor, przy okazji spotkań studniówkowych, zabaw studniówkowych, spotykamy się w tym miejscu co roku i muszę pani się przyznać, że co roku zastanawiam się, o co panią zapytać. Panie dyrektor, w sercach młodych ludzi radość, ale to chyba trudny i przykry moment z drugiej strony. To znaczy, gdyby ktoś rozpatrywał wszystko pod kątem upływającego czasu. Ale każdy czas rodzi nowe wyzwania i nowe zdarzenia, a zetknięcie się z młodymi ludźmi jest dla wszystkich odmładzające i odświeżające, także specjalnie nie martwię się tym zjawiskiem. Staram się wyznawać zasadę, że należy zgodnie z horacjańskim zawołaniem carpe diem cieszyć się każdą chwilą życia. No i dla nauczyciela, dla wychowawcy, dyrektora szkoły miłe są takie chwile, kiedy młodzi ludzie umieją bawić się, umieją przygotować wesoły, dowcipny program, umieją tańczyć, umieją się dobrze zachować. Tak naprawdę przecież owoce naszej pracy są mało mierzalne. Owszem, prowadzi się nawet jakieś rankingi szkół, biorąc pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych, one są bardzo ważne. Każda szkoła stara się uzyskać jak najlepsze wyniki, ale zawsze dla mnie i dla całego zespołu naszych nauczycieli istotne jest to, co nazywamy człowieczeństwem i w wielu naszych uczniach to człowieczeństwo udaje się pięknie rozwijać, czasem tak metaforycznie mówiąc, jak kwiaty. Panie doktorze, mimo faktu, że spotykamy się tutaj co roku, to przecież każdy rocznik jest wyjątkowy. Proszę mi powiedzieć, czego życzy pani akurat tej grupie, tych młodych ludzi, na najbliższe lata dorosłego życia? To znaczy, te ostatnie lata są szczególnym wyzwaniem dla młodych ludzi, bo z jednej strony młode, współczesne pokolenie ma może całą garścią czerpać z tego, co nazywamy wolnością. Ale przecież mieć wolność to jest też trudne zadanie. Być człowiekiem wolnym to
jest niestety także konieczność podejmowania codziennie pewnych decyzji, które wpływają na życie osobiste, na życie najbliższych, życie pewnych środowisk. W sytuacji, kiedy mogą jeździć po całej Europie, to oczywiście życzę im tego, by poznawali inne obyczaje, inne kraje. Takie szanse szkoła też stwarzała przez współpracę ze szkołami za granicą, ale szukając tych lepszych światów albo też lepszego życia dla siebie, zawsze pamiętali o swoich rodzimych korzeniach, o Polsce, o małej ojczyźnie, jaką jest nasza ziemia chodziecka, Chodzież i najbliższe okolice, bo młodzież naszej szkoły głównie z naszego powiatu się wywodzi. Więc po prostu życzę im tego, by umieli zdobywać w swoim życiu szczęście, by potrafili dzielić się z tym szczęściem z innymi ludźmi i by też często odwiedzali nas w szkole. Podczas naszych corocznych rozmów, to już zupełnie na koniec, pytam Panią co roku o to, czy mury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego dla wszystkich tegorocznych maturzystów, potem absolwentów, będą zawsze otwarte. Tak, oczywiście i stają się one coraz lepsze, doskonalsze. Myślę tutaj nie tylko o murach jako o czymś materialnym, ale także o tej grupie ludzi, pasjonatów, którzy z wielką radością podejmują wyzwanie takie, jakim jest praca z młodzieżą. I to wyzwanie pozwala nawiązywać więzi, które no, trwają przez wiele, wiele lat. Właśnie wczoraj miałam okazję zalogować się na stronie Nasza Klasa i tam spotkałam już kilka moich klas, byłych absolwentów, no i z wielką radością się tam do nich dopisywałam. Więc mamy kontakt z poprzednikami. Myślę, że oni często przyprowadzają swoje dzieci do szkoły już jako po to, żebyśmy ich uczyli. Także sądzę, że szkoła dobrze jest osadzona w środowisku chodzieckim. Życzę wszystkim uczniom, nie tylko naszej szkoły, ale także innych szkół chodzieckich, rodzicom tych uczniów, by te właśnie styczniowe dni, kiedy się odbywają studniówki, upłynęły w jak najlepszej atmosferze, by były to okazje do miłych wspomnień. Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólną zabawę. Zabawę do białego rana. Jak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, zobaczcie Państwo sami, tylko pozazdrościć. Po wspólnej zabawie nadszedł czas na naukę. My tegorocznym maturzystom, podobnie jak nauczyciele, życzymy powodzenia i połamania piór w maju. Wydział Komunikacji i Dróg Chodzieckiego Starostwa to komórka tego urzędu, która chyba jest najbardziej oblegana w ciągu roku przez petentów. Początek każdego roku natomiast doskonała okazja, aby porozmawiać z kierownikiem tego wydziału o zmianach, które zachodzą przede wszystkim w rejestracji pojazdów. Panie kierowniku, na początku każdego roku spotykamy się w Chodzieckim Wydziale Komunikacji i Dróg, aby podsumować rok miniony i porozmawiać o zmianach, których na początku każdego roku nie brakuje. Proszę jednak na początku powiedzieć, jak wyglądał ostatni rok w Chodzieckiej Komunikacji. No, ostatni rok faktycznie był, można powiedzieć, że był rokiem dosyć trudnym. A to dlatego, że nastąpił dalszy wzrost rejestracji pojazdów, a szczególnie pojazdów sprowadzanych z zagranicy. I co ciekawe, ten wzrost nastąpił praktycznie w miesiącu maju, gdzie nic nie zmieniało się w przepisach, ale od maja w porównaniu do poprzednich 4 miesięcy podskoczyło nam aż o 25%.
I tak może dla przykładu powiem, o ile w roku 2006 zarejestrowaliśmy 9 tysięcy samochodów, to z tego 5,5 tysiąca sprowadzonych za granicy, to w roku 2007 było tych pojazdów już ponad 11 tysięcy. A więc jest to wzrost 25%. I tak jak wspomniałem, rozpoczęło się to w miesiącu maju. Zresztą na pewno interesanci, którzy do nas przychodzili, przypominają sobie te słynne kolejki, gdzie stało się od godziny 11 w nocy, żeby załapać się. I w związku z tą sytuacją podjęliśmy pewne kroki, żeby złagodzić dość napiętą sytuację. I więc w miesiącu maju przez 4 soboty panie pracowały dodatkowo po 4 godziny, żeby rozładować kolejki. Następnie dobre, pocieszające było to, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych doposażyła wszystkie urzędy w całym kraju, starostwa, wydziały komunikacji w dodatkowy sprzęt, widząc, co się święci. Także my otrzymaliśmy 3 dodatkowe zestawy komputerowe. Ponadto utworzyliśmy 2 dodatkowe etaty. Także w tej chwili, na dzień dzisiejszy, 5 stanowisk jest bezpośrednio związanych z obsługą interesantów, a 2 stanowiska na zapleczu, gdzie obrabiają pozostałe dokumenty. I praktycznie można powiedzieć, że kolejki zginęły w miesiącu dopiero wrześniu. Co prawda w czerwcu, na końcu czerwca otrzymaliśmy te zestawy komputerowe, ale że był to lipiec, sierpień, okres urlopowy, więc nie wszystkie stanowiska były obsadzone. Tak jak powiedziałem, w miesiącu wrześniu praktycznie już rozładowaliśmy kolejki i sprawy są załatwiane na bieżąco. A dla ciekawości muszę powiedzieć, że jeżeli byśmy zarejestrowali ponad 11 tysięcy samochodów, to praktycznie interesant przychodzi 2 razy, ponieważ pierwszy raz jest pozwolenie czasowe, drugim razem odbiera stały dowód, więc można powiedzieć, że załatwiliśmy 22 tysiące spraw. I gdyby każdy przyszedł z jednym samochodem, to można powiedzieć, że odwiedziło nas 22 tysiące ludzi. I co ciekawe, że na te ponad 11 tysięcy pojazdów zarejestrowanych ubyło z naszego terenu około 6700 pojazdów, a więc, no jak łatwo policzyć, ponad 4 tysiące samochodów przybyło. I dla ciekawości jeszcze może powiem, że o ile w 2002 roku mieliśmy około 18 tysięcy samochodów osobowych, to w 2007 roku mamy ich już 31 tysięcy, około 31 tysięcy. Także no, zresztą widać to na drogach również, ruch jaki panuje. Panie kierowniku, wszystkich, którzy nabyli ten często wymarzony pojazd, interesują najbardziej opłaty związane z pierwszą rejestracją auta sprowadzonego do Polski. Proszę powiedzieć, czy one zmieniają się od nowego 2008 roku? Nie, no opłaty nie zmieniają się, pozostają na tym samym poziomie, to znaczy się w granicach 270 zł. Natomiast jedno, co doszło w roku ubiegłym, o czym nie wspomniałem, to jest tak zwana opłata recyklingowa, która wynosi 500 zł i to idzie na Fundusz Ochrony Środowiska. Pozostałe opłaty pozostają bez zmian. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, no to zmieniło nam się trochę w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów i to z dniem 25 grudnia weszła zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, taka w sumie no może mało istotna, ale narobiła trochę zamieszania nam. Po prostu jest powiedziane, że do rejestracji przedstawiamy tylko i wyłącznie dowód rejestracyjny, nie żaden inny dokument wystawiony przez organ rejestrujący z innego państwa. I tu największy problem mamy z dowodami tymczasowymi, właściwie wystawianymi we Francji, ponieważ jest to dowód rejestracyjny tymczasowy, ważny 1 miesiąc i tam jest taki nieszczęśliwy, przeważającym
wypadkach zapis, że pojazd niedopuszczony do ruchu. Więc jeżeli pojazd niedopuszczony do ruchu na terenie Francji, więc również nie może on być dopuszczony do ruchu na terenie Polski. I tu w sumie w tej chwili trochę motamy się z tym, nie wiemy jak tą sytuację rozwiązać, ponieważ jest gro pojazdów sprowadzonych z Francji i z tymi zapisami. Ale czekamy na dalsze wyjaśnienia z Ministerstwa Infrastruktury. Na dzień dzisiejszy z takimi zapisami pojazdy takie rejestrujemy. Jak długo, trudno powiedzieć. Innym słowem, panie kierowniku, apel do wszystkich, którzy nabyli auto z Francji, że jest jeszcze szansa, kto wie czy nie ostatnia, aby te pojazdy po prostu zarejestrować, bo w innym przypadku pewnie będzie to ogromny problem. No może być to problem, tylko mówię, nie chciałbym tutaj niepokoić interesantów, ale tak jak powiedziałem, czekamy w tej chwili na wyjaśnienie z Ministerstwa Infrastruktury. Jakie zajmą stanowisko, trudno powiedzieć, bo muszę przypomnieć, że we wrześniu mieliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury, że dowód rejestracyjny tymczasowy z Francji będzie uznawany za dokument wystarczający do rejestracji i nic nie było mówione o jakichkolwiek znajdującym się w tym dowodzie zapisach. Natomiast ostatnia interpretacja z 29 grudnia roku ubiegłego, tak jak powiedziałem, już jest całkiem inna, także trudno powiedzieć, jak będzie to wyglądało. Panie kierowniku, sprawy związane z rejestracją pojazdów, to jedno w Chodzieckim Wydziale Komunikacji, ale zawsze interesują nas jeszcze sprawy związane z transportem, bo one również dotyczą wielu osób, prawda? Przede wszystkim tych, którzy prowadzą działalność transportową. Tak, również w naszym wydziale zajmujemy się sprawami transportu. Głównie tu chodzi o licencje i zaświadczenia, które wydajemy na transport na potrzeby własne. To jest dla zakładów, które wykonują jakąkolwiek produkcję i używają środków transportu powyżej 3,5 tony. I tu chciałbym zaapelować do wszystkich tych i przewoźników, i właścicieli zakładów pracy, którzy używają transport, że zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wszelkie zmiany należy zgłaszać w ciągu 14 dni do tutejszego wydziału, a z tym różnie bywa. Później są problemy na drogach w trakcie kontroli przez Polską Inspekcję Transportu Drogowego, gdzie oni bez pobłażania żadnego już na przewoźników za niedopełnienie obowiązku nakładają, trzeba powiedzieć, że dość surowe kary. I dlatego tu mój apel szczególnie do zakładów pracy, które wykorzystują transport na potrzeby własne, że wydajemy zaświadczenia, które są ważne na okres 5 lat. W tej chwili już kończy się ten okres 5-letni pierwszych zaświadczeń, które wydawaliśmy, więc warto zajrzeć w swoje dokumenty, do kiedy mamy ważne zaświadczenia i zgłosić się do tutejszego wydziału z wnioskiem o wydanie następnego zaświadczenia. Opłata za to zaświadczenie wynosi w skali roku 100 zł za zaświadczenie na rok i 20 zł za wypis do każdego pojazdu. Z tym, że maksymalnie na 5 lat, także jeżeli ktoś ma jeden pojazd, to jest opłata rzędu 600 zł. Często to tylko niedopatrzenie pewnie i niepamięć kierowców i właścicieli przedsiębiorstw, które zajmują się transportem, ale rzeczywiście kary pewnie potem są ogromne. Panie kierowniku, ja dziękuję panu dziś za spotkanie i z naszej strony obiecujemy, że podczas kolejnych zmian będziemy pana również w dalszym ciągu regularnie odwiedzali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra. Chodzieckie Koło Platformy Obywatelskiej jest głównym organizatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. Przed kilkoma dniami brali w nim udział chodzieccy licealiści. Piotr Przybyłowski jest głównym organizatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który odbywa się po raz kolejny w powiecie chodzieckim. Dla laureatów tego konkursu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Wśród nich jest m.in. studyjny wyjazd do Brukseli. Jest się więc o co bić. Nie martwi to jednak uczniów szkół ponadgimnazjalnych ziemi chodzieckiej. To cieszy bardzo organizatorów. Konkurs ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem właśnie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z naszą kamerą byliśmy obecni podczas etapu pisemnego, który odbywał się w chodzieckim pierwszym liceum ogólnokształcącym. Wyniki poznamy za tydzień. Jak podkreślają organizatorzy,
poziom konkursu stoi na bardzo wysokim poziomie, a to z pewnością cieszy. Dodajmy tylko, że pytania do łatwych nie należały, ale ogromne zainteresowanie młodzieży sprawami Unii Europejskiej i funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego to chyba największy sukces tego przedsięwzięcia. Nam udało się z głównym organizatorem porozmawiać podczas części pisemnej w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Konkurs wiedzy Unii Europejskiej dla najlepszych, atrakcyjny wyjazd. Tak, zgadza się, atrakcyjny wyjazd. Dzisiaj jesteśmy w liceum ogólnokształcącym w Chodzieży. Odbywa się pierwszy etap konkursu wiedzy Unii Europejskiej pod tytułem Bruksela w zasięgu Twojej wiedzy. Taki etap pierwszy odbył się już w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, jesteśmy w liceum. Muszę powiedzieć, że frekwencja bardzo pozytywnie mnie tutaj zaskoczyła, bo jest tutaj najwięcej chętnych spośród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Piotr, powiedz, kiedy poznam laureatów? Laureatów poznamy gdzieś, myślę, że około miesiąc, dlatego że, tak jak powiedziałem, jak zapraszałem na konkurs przed świętami Bożego Narodzenia, odbędzie się drugi etap, będzie to etap finałowy. Po trzech najlepszych uczniów z każdej ze szkół będzie brał udział w teście pisemnym. Pytania wcale nie są takie proste. Naprawdę trzeba wykazać się ogromną wiedzą, prawda? Trudno mi ocenić, czy one nie są trudne. Ja uważam, że ani trudne, ani łatwe, a na dowód tego, że uważam, że są łatwe, było to, że jeden z uczniów tutaj w liceum ogólnokształcącym po 10 minutach rozwiązał test i wyszedł. Był zadowolony, więc myślę, że takie trudne nie są. Mi nie pozostaje nic innego, jak złożyć Ci serdeczne słowa uznania i gratulacje. Chyba największym sukcesem tego przedsięwzięcia jest fakt, że młodzież bierze tak licznie udział w tym konkursie. Zgadzam się, też jestem tego zdania, że bardzo się cieszę, że tylu młodych ludzi zaangażowało się w ten konkurs. Przyszli, przede wszystkim mamy piątek, są godziny popołudniowe, poświęcają swój czas i z tego należy się cieszyć. Już dzisiaj zapraszam Waszą telewizję, jeśli przyjmiecie zaproszenie na drugi etap finałowy. Tegoroczny konkurs cały czas trwa, jednak jeśli znacie Państwo odpowiedź na takie pytania, jak na przykład ilu członków liczy Komisja Europejska, czy w którym roku Polska złożyła prośbę o przyjęcie do Unii Europejskiej, warto w tym konkursie wystartować, chociażby tylko dlatego, aby wygrać główną nagrodę, którą jest, przypomnijmy, studyjny wyjazd do Brukseli. Wszystkim laureatom już dziś gratulujemy. Gratulujemy również wszystkim, którzy odważyli się w tym konkursie wziąć udział. Początek każdego roku to okres, który niesie za sobą szereg zmian, również tych, które bezpośrednio dotyczą wielu rolników. Dlatego z naszą kamerą postanowiliśmy odwiedzić Ryszarda Rębarza, na co dzień kierownika Margolińskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie kierowniku, końcówka każdego roku i początek nowego to doskonały okres, aby dokonać podsumowania. Proszę powiedzieć, jaki ten 2007 rok był dla rolników ziemi chodzieskiej? 2007 dla rolników... Trudno do końca ocenić, dlatego że było wiele działów produkcji, gdzie rolnicy zyskali, a susza i niskie ceny żywca powodowały to, że rolnicy w kasie czy w swoich skarbonkach mają znacznie mniej jak w poprzednich latach, mimo dopłat z agencji. Ponadto jeśli chodzi o dopłaty, to były trochę niższe, w związku z tym, że przelicznik euro był niekorzystny dla naszych rolników. Po prostu otrzymali więcej euro w przeliczeniu, ale to dawało i tak niższą kwotę niż w poprzednich latach. Generalnie rzecz biorąc, to bardzo dobrze zarobili rolnicy, którzy mieli kukurydzę, którzy mieli rzepaki i te rzepaki nie zmarzły. Tam, gdzie udały się zboża, szczególnie o zimę, także rolnicy naszego regionu mogli odłożyć trochę grosza na inwestycje i na utrzymanie gospodarstwa, ale tam, gdzie zostały zasiane zboża jare, także uprawy ziemniaków, które nie były nawadniane, dały znacznie mniejszy plon niż w poprzednich latach. Jest to o tyle ciekawe, że zeszły rok był bardzo mokry i właściwie to zimno i wilgoć spowodowały obniżkę plonów. Także dział, który jest moim hobby i bardzo dużo czasu temu hobby poświęcam w wolnym czasie, który od czasu do czasu zostaje mi po pracy w agencji, pszczoły. Także wyjątkowo od wielu, wielu lat przyniosły znacznie mniej miodu.
średnio biorąc. Dlatego, że po prostu mimo, że rośliny kwitły, to okres, kiedy można było pozyskać miód, był bardzo krótki i pszczoły, mocne pszczoły, szczególnie w silnych pasiekach, zjadały to, co przyniosły. Ale jest to mały dział produkcji, chociaż ciekawy. Wracając do takiego rolnictwa stricte, to na naszym terenie dosyć sporo rozwinęło się gospodarstw, szczególnie tych, które kiedyś miały kłopoty, a mogły mieć do wykorzystania własne budynki, jeśli chodzi o produkcję trzody chlewnej. Wielkotowarowa produkcja usługowa spowodowała to, że część rolników, że tak powiem, odżyła. Ponadto wysokie ceny zbóż konsumpcyjnych i paszowych spowodowały to, że w bilansie gospodarstw jednak nie jest najgorzej. Gdyby nie to, że nastąpił znaczny wzrost środków do produkcji rolnej, bilans byłby na pewno korzystniejszy. Panie kierowniku, proszę powiedzieć, dużo słyszymy o dopłatach unijnych. Proszę powiedzieć, jak wygląda to w przeliczeniu na hektar, na jedynego rolnika, jak wygląda procedura składania wniosków, bo często z tą procedurą rolnicy mają wiele problemów, mimo kampanii prowadzonych przecież w całym kraju. Kampania jest prowadzona, ale następują zmiany, jeśli chodzi o wzór wniosku, o zakres wynikający z tego, że gospodarstwa poddawane są coraz dokładniejszej kontroli. I tak jak na początku przyjmowaliśmy wnioski od rolników, składają rolnicy w terminie od 15 marca do 15 maja. Jest to termin, który jest obligatoryjny, gdzie rolnik złożywszy w tym terminie wniosek nie ponosi strat. Może później złożyć o 25 dni, ale to maksimum 25 dni, bo potem już nie otrzymuje dopłat. A za każdy dzień spóźnienia otrzymuje niższą dopłatę o 1%. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem na początku odnośnie wzoru wniosku, rolnik deklarował powierzchnię tą, którą uprawia. Od 2 lat rolnicy otrzymują mapki. Są to mapy wykonane przy pomocy różnych technik, między innymi satelitarnej, ortofotomapy. Te, które otrzymują aktualnie rolnicy, tak się to nazywa, ten dokument, bo to jest dokument, mówiący o powierzchni i o zakresie upraw. W związku z tym, szczególnie rok 2007 był takim rokiem, gdzie około 85% rolników z naszego terenu musiało złożyć wyjaśnienia. Bardzo często wynikało to także z tego, że nie dość dokładne były mapy przekazane do nas z zasobów geodezyjnych. Nie zawsze rolnicy dopilnowali, żeby mieć uporządkowane wszystko w księgach wieczystych, w starostwie. W związku z tym byli wzywani do wyjaśnień. Bardzo często pokrywało się potem to z wnioskiem, ale opóźnia to dopłaty. Chcę powiedzieć, że na naszym terenie nie ma specjalnie dużo osób czy rolników, którzy chcieliby w nienależny sposób wyłudzić, że tak powiem, tak się to brzydko nazywa, dotacje unijne, ale czasami w związku z tym, że następuje przekazanie gruntów, zmiana użytkownika, czasami się zdarzy, że jest, chociaż niewielu, ale zdarzy się, że jest 2 czy 3 wnioskodawców na 1 działkę. Wtedy prowadzimy tak zwane wyjaśnienia, nazywa się to rozprawą administracyjną, gdzie dostaje dopłaty ten, który faktycznie grunty użytkuje. Nie jest ważne, kto jest właścicielem, ale dopłaty otrzymuje ten, kto zasiał i zbiera. Tak jest w polskim prawodawstwie, jest to prawo zwyczajowe i nawet w sytuacji, gdyby się zdarzyło, że ktoś komuś wejdzie w taki, powiedzmy, w złym zamiarze na grunt i zasieje, to ma prawo zebrać. I dopłaty my wypłacamy temu, który zasiał. A już kwestia faktycznie szkody, którą poniósł faktyczny właściciel, musi odbywać się w sądzie w ramach spraw cywilnych. Jest tego niewiele. Są dośladowe ilości. W naszym powiecie w ogóle takiej sytuacji nie było. Ale zdarza się.
Rolnicy powinni pamiętać, jesteśmy właśnie przed okresem składania wniosków, o tym, że opłaci się podać dokładne dane, dlatego że wnioski, które są bez VAT, rozpatrywane są w pierwszej kolejności i ci rolnicy w naszym powiecie, na przykład około 460 osób, już dopłaty otrzymało w miesiącu grudniu. Na dzień dzisiejszy mamy naliczone następną partię około 700. Także krótko licząc jest to około 1200. I zostaje jeszcze grupa rolników, która była kontrolowana w związku z tym, że musimy protokoły z kontroli wprowadzić, w związku z tym, że czasami zdarzyły się niewielkie różnice w tym, co kontrola stwierdziła mierząc. Te wnioski będą rozpatrywane później, ale myślę, że tak jak w roku 2007, za 2007 rok do połowy kwietnia 2008 powinny wszystkim pieniążki za dopłaty wpłynąć na konta. Jednym słowem chciałbym się zażartować, panie kierowniku, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Oddział w Powiecie Chojeckim często musi zażegnywać kargulowe spory. Proszę powiedzieć, z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się rolnicy, którzy oszukają, mówiąc brzydko? W sytuacji, kiedy powiedzmy, że to nie jest oszustwo, a pomyłka niezamierzona, do 3% powierzchni nie ma sankcji. Nie ma żadnych sankcji, po prostu w następnym roku jest to korygowane, bo każdy rolnik przed okresem składania wniosków, to znaczy do 15 marca, otrzymuje w części wypełniony wniosek, tak zwany wniosek spersonalizowany i załączniki, te właśnie te ortofotomapy, po prostu żeby mu ułatwić wypełnianie wniosku. I jeżeli błąd w pomiarach wykonany przez rolnika jest do 3%, jak mówiłem, nie ma żadnych problemów. Gorzej jest, jeżeli na przykład zdarzy się, że rolnik nie pofatygował się na pole, nie zmierzył faktycznej uprawy, to znaczy się tego, co tam jest zasiane albo co jest do skoszenia, jeśli chodzi o łąki, i poda na przykład rowy szersze jak 2,5 metra w koronie, jakieś grupy krzaków, większą ilość drzew, która jest, a on tego nie widzi, no wtedy podczas kontroli na miejscu albo podczas wizualizacji, bo mamy taką możliwość, że z biura powiatowego możemy zajrzeć prawie do każdego gospodarstwa na podstawie ortofotomap, widzimy zarysy, mamy przeszkolonych ludzi, którzy umieją odczytywać to, co jest tam, że tak powiem, pokazane i widać na przykład, że jest kawałek starego ogrodzenia, są fundamenty, jest na przykład wykopany dodatkowo staw. I wtedy, jeżeli rolnik nie odejmie tej powierzchni, a odliczą ją kontrolerzy i z biura powiatowego i podczas kontroli na miejscu, to rolnik może się spodziewać sankcji. Na początek otrzymuje mniejszą dopłatę, a w sytuacji, kiedy błąd jest powiedzmy zamierzony czy niezamierzony powyżej 30%, może mieć także sankcje wieloletnie, gdzie nie otrzyma pieniędzy. Chciałbym zwrócić także uwagę na to, że na naszym terenie jest wiele gospodarstw, które bierze udział w programach rolno-środowiskowych. Część powiatu znajduje się na obszarze Natura 2000. Rolnicy korzystają z możliwości dodatkowych dopłat, na przykład za ochronę gleb i wód, za ekstensywne łąki. Ja nie będę tutaj wymieniał kwot. W tej chwili rolnicy zainteresowani wiedzą, jeśli chodzi o łąki, to istotne jest to, że konserwator przyrody musi wydać opinię, że ta łąka właśnie jest pokryta roślinnością, na której nam zależy, żeby ona rosła tam i wydała nasiona i dlatego ma być później koszona. I w sytuacji, kiedy rolnicy korzystają właśnie z tych pakietów rolno-środowiskowych, powinni pamiętać o tym, żeby złożyć wniosek rolno-środowiskowy i wniosek o dopłaty obszarowe w tym samym czasie, najlepiej w tym samym dniu,
razem. Obydwa wioski wypełnione po to, żeby można było od razu sprawdzić, czy na przykład poplony ścierniskowe są zgodne z planem, który został opracowany przez pracowników ODR-u. I czy w jednym wniosku i drugim są te same nazwy działek, te same grupy roślin. I nie ma wtedy sytuacji, kiedy my wzywamy rolnika do wyjaśnień, bo mówiłem już o tym, istotne jest to, żeby wniosek był bez wad. Najlepiej bez żadnych wad. Myślę, że powoli dopracujemy się tego. Rok 2007 był takim rokiem, gdzie najpoważniejsze sprawy zostały wyczyszczone. Także w starostwie, w geodezji rolnicy uzupełnili braki, które tam mieli. I na dzień dzisiejszy spodziewam się, że w 2008 roku już po tych doświadczeniach z ostatnich lat rolnicy będą mieli mniej problemów. Znaczy, nie są to problemy jakieś takie, żeby były bardzo trudne do strawienia, żeby rolnik sobie z nimi nie mógł poradzić. Chcę powiedzieć, że nasi pracownicy, także pracownicy wójtów i burmistrzów, a szczególnie pracownicy ośrodka doradztwa rolniczego, pomagają w wypełnieniu wniosków. I w sytuacji, kiedy rolnik ma problem, to ma mu kto pomóc i to nieodpłatnie. Także myślę, że warto skorzystać z tej pomocy po to, żeby wnioski były składane bez wad. Jednym słowem, tegoroczna akcja powinna przebiegać bardzo sprawniej. Powinna przebiegać sprawniej. Chcę powiedzieć, że już się do tego przygotowujemy. Jeśli chodzi o mobilność pracowników agencji, to chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy także nastąpiły pewne zmiany. Jest nas więcej. Powinno to iść jeszcze sprawniej, bo chcę powiedzieć tak, że podstawową sprawą to jest to, że obsługujemy renty strukturalne, dopłaty bezpośrednie, programy rolno-środowiskowe, a także jest dział i grupa ludzi, w naszym przypadku troje, którzy zajmują się wszystkim, co jest związane z obrotem zwierzętami. Dochodzi dodatkowych zadań, bo od przyszłego roku rolnicy będą mogli także skorzystać z dodatkowego wsparcia, gdzie na przykład mogą wynająć sobie prywatną osobę, która ma uprawnienia do wypełnienia wniosków do doradztwa rolniczego, czy w ogóle ekonomicznego, i za usługi wykonane przez tych ludzi rolnik będzie mógł dostać zwrot pieniędzy. Także państwo tworzy taką, że tak powiem, możliwość po to, żeby gospodarstwa mogły w bardzo racjonalny sposób się rozwijać. Panie kierowniku, to co interesuje z pewnością najbardziej rolników, to pieniądze. Czy te dopłaty unijne zmienią się, ich wysokość, czy zmieni się w roku 2008, czy pozostanie bez zmian, bo często jest to też powodem wielu sporów, przynajmniej tych ogólnopolskich, o których również wiele informacji nas dociera. Wygląda to w ten sposób. Kwota w euro rośnie. Zgodnie z tym, co uzgodniono przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w negocjacjach, w których brali udział nasi przedstawiciele, ustalono, że przez 5 lat Polska będzie powoli dochodzić do kwot, które są wypłacane w Unii Europejskiej. Nie jest to moim zdaniem sprawiedliwe dla polskich rolników, dlatego że nie poprawia to konkurencyjności, nie wyrównuje szans w stosunku do rolników starej Unii, ale idąc dalej, trzeba powiedzieć, że nie ma nic za darmo. Warunki, które musimy spełnić, prowadząc gospodarstwa rolne w Polsce czy w naszym powiecie, są coraz bardziej ostre. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy, chociaż 4 rolników z naszego powiatu nie skorzystało do końca z tego, ale mają szansę do końca lipca do dostosowania się do warunków unijnych, jeśli chodzi o zagospodarowanie ścieków i obornika.
Chcę powiedzieć, że rolnicy pietrochodzieckie odnieśli duży sukces, bo około 160 gospodarstw poprawiło te warunki, nie wykładając właściwie ani grosza ze swojej strony. Po prostu skorzystaliśmy z tego, że nowo wstępujące państwa do Unii miały jeden rok, i to był rok poprzedni, 2006-2007, na to, żeby bez własnych kosztów, właściwie na koszt Unii Europejskiej i państwa polskiego, te warunki poprawić. I chcę powiedzieć, że rolnicy wykonali bardzo dużą robotę, mimo że był kłopot z wykonawstwem. W ostatnim czasie także pod koniec 2007 bardzo podrożały i usługi, i materiały budowlane, ale większość rolników sobie z tematem poradziła. Na dzień dzisiejszy zostało dwóch, powiedzmy, małych rolników. Jeden bardzo duży, porządny, który niestety trochę zachorował i nie miał kto mu pomóc, żeby dopilnować wykonawców. I nie zostało to skończone, ale roboty będą skończone do końca lipca 2007. Jeżeli Unia się zgodzi, to nasze Ministerstwo Rolnictwa z taką możliwością wystąpiło, z taką propozycją. Jest projekt rozporządzenia, który to umożliwi. Ponadto wiele rolników na naszym terenie skorzystało z możliwości przejścia na renty strukturalne. Chcę powiedzieć, że w 2007 te renty strukturalne niestety zmalały. Jest to przez rolników także odbierane źle. Na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że część rolników w sytuacji, kiedy ma postawiony warunek, że następca musi mieć uprawnienia rolnicze, rezygnuje z przekazywania gospodarstwa za rentę strukturalną, bo jest po prostu niższa, jak była poprzednio. I jak niektórzy liczą, to im się po prostu to nie opłaci. Wybierają inną drogę i po prostu będą korzystali w przyszłości z renty normalnej KRUS-owskiej. Następna sprawa to to, że poza tym, że rolnicy bardzo często są u nas w biurze powiatowym i korzystają z części zmian, które w polskim rolnictwie w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej następują, to także korzystają z możliwości inwestowania z programów, które są prowadzone przez oddział regionalny. I z naszego terenu także kilkudziesięciu rolników stało w kolejkach po to, żeby złożyć wniosek. Wnioski w tej chwili są weryfikowane. Myślę, że niebawem będziemy wiedzieli, kto został zakwalifikowany i będzie mógł korzystać właśnie z tych udogodnień. Chociaż chcę powiedzieć tak, że na dopłatach, które są w Agencji Restrukturyzacji, świat się nie kończy. Bardzo dużo środowiska wiejskie mogą skorzystać na przykład z programu LIDER, na przykład z funduszy, które są w Urzędzie Marszałkowskim i będą niebawem uruchamiane. Jest to związane na przykład z rozwojem agroturystyki, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw czy po prostu małych firm. Tam także będzie możliwość sytuacji, kiedy rolnik chce się rozwijać albo wesprzeć swoje gospodarstwo, idąc trochę w innym kierunku, będą rolnicy mogli z tego skorzystać. I tutaj właśnie między innymi jest możliwość korzystania z doradców, także finansowych, o których mówiłem wcześniej, gdzie będzie można przystąpić do programu, którym biorąc udział będzie można otrzymać zwrot nakładów na pomoc właśnie tą fachową, jeśli chodzi o opracowanie tego typu wniosków. Ze względu pewnie na wysokość tych dopłat unijnych, zawsze rolnicy mogą liczyć na przychylność urzędników czy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Argolinie, prawda? Bezsporne jest to, że tak jest przygotowana kadra i tacy są zatrudniani ludzie, którzy przede wszystkim są fachowcami. Jeżeli nawet nie mieli wcześniej kontaktów z rolnikami, bo jest to w większości grupa młodych ludzi, to wspólna nasza, że tak powiem, praca, także pokazywanie szacunku rolnikowi za to, co rolnik potrafi zrobić w swoim gospodarstwie, powoduje, że
nawet, że tak powiem, takie powiedzmy no, wybitnie przygotowane, ale z drugiej strony nierozumiejące potrzeb rolnika osoby zmieniają swoje nastawienie w bardzo krótkim czasie. I to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, my stwarzamy taką atmosferę, żeby rolnik dobrze się czuł wśród nas, w biurze, bo nie jesteśmy od tego, żeby no, być niemiłym czy nieuprzejmym wobec beneficjenta, no, ale także rolnicy są to w większości ludzie na bardzo wysokim poziomie i nie pozwolą sobie na to, żeby ktoś się źle traktował. Uniwersytet Trzeciego Wieku to przedsięwzięcie, o którym informowaliśmy już Państwa niejednokrotnie. Najważniejszy z pewnością jest fakt, że przedsięwzięcie to jest realizowane w powiecie chodzieskim. Przed kilkoma dniami w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży odbyło się zebranie walne w członków stowarzyszenia. W ostatni poniedziałek, 7 stycznia, w sali sesyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży odbyło się walne zebranie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Program zebrania przewidywał sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2007 i jego projekt na rok 2008, jak również zmiany statutowe w uchwalenie regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wybór sądu koleżeńskiego. Kolejne punkty spotkania związane były z wyborem starosty roku, informacją o inauguracji roku akademickiego i potwierdzeniem przynależności do wybranej wcześniej sekcji i klubów zainteresowań. Okazuje się, że przedsięwzięcie realizowane w Chodzieży pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców ziemi chodzieskiej. Wszystkich zgromadzonych podczas ostatniego walnego zebrania przywitała prezes zarządu Chodzieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gabriela Margoska. Pierwszy w tym roku chciałabym wszystkim członkom Uniwersytetu złożyć serdeczne życzenia noworoczne. Życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i bardzo dużo zadowolenia z działalności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wszystkiego najlepszego. Życzymy również, żeby się Państwa nadzieje związane z Uniwersytetem Trzeciego Wieku spełniły. A myślę, że przy Państwa udziale, jeśli każdy z nas poczuje się no jakby w części gospodarzem tego stowarzyszenia, na pewno te nadzieje zostaną spełnione. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 i jego projekt na rok 2008 przedstawiła skarbnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwiga Należyta. Dobry wieczór. Rachunek wyników sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku. Przychody z działalności statutowej jako pierwsze. Składki brutto określone statutem wpisowe 95 osób. To jest stan na dzień 31 grudnia. Wpisowe 95 osób razy 20 zł dało nam kwotę 1900 zł. Członkowskie do tej pory właśnie do końca roku wpłaciło 64 osoby razy 20 zł dało 1280. Razem przychody z działalności statutowej wynoszą 3180. Co się nam zamyka tym wynikiem finansowym właśnie 3180 zł. Teraz po stronie rozchodów. Ponieśliśmy dotychczasowe koszty administracyjne w kwocie 50 zł 31 groszy, to jest za wynajem biura, które znajduje się na ulicy Szczeleckiej, oraz opłaty bankowe, prowizje bankowe 17 zł 86 groszy. I jeszcze kupiliśmy artykuły biurowe, wyrób pieczątki, to wynosiło 78 zł. I zamykamy ten rok wynikiem finansowym w kwocie 3033,83 zł. 83 zł. Ten po przeprowadzeniu kontroli w dniu 3 stycznia 2008 roku komisja rewizyjna w składzie Ewa Zachciał, Danuta Kasperska, Zdzisława Solarczyk i analizie rachunków raportów kasowych oraz rachunku wyników UTW za rok 2007 komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu UTW za rok 2007. Jednocześnie wnioskuję o udzielenie absolutorium zarządowi UTW na rok 2008. Największym zainteresowaniem cieszyła się oczywiście informacja związana z inauguracją pierwszego roku akademickiego w Chodzieży. Już 24 stycznia w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury odbędzie się uroczystość związana z inauguracją roku akademickiego właśnie Chodzieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie przewidziane jest m.in. ślubowanie studentów, odbiór indeksów i oczywiście inauguracyjny wykład. Dodajmy tylko, że swoim patronatem
Chodzieską uczelnię objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Piły. Jak podkreślają wszyscy uczestnicy, z pewnością na brak ciekawych kół zainteresowań oraz oryginalnych i wyjątkowych spotkań nikt spośród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie będzie mógł narzekać. My z pewnością również i z tego wydarzenia przygotujemy dla Państwa relacje. Będziemy również członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży towarzyszyli podczas kolejnych spotkań. Konkursy piosenki bożonarodzeniowej mają już swoją bogatą tradycję. W ostatnim czasie w Lipiej Górze odbyła się już trzecia edycja tej wielkiej muzycznej imprezy, a swoich sił na scenie próbowali najmłodsi wokaliści ziemi chodzieskiej. Festiwale piosenki bożonarodzeniowej to przedsięwzięcia kulturalne, które już na stałe wpisały się do kalendarza takich wydarzeń organizowanych na ziemi chodzieskiej. Głównym inicjatorem tych przedsięwzięć w Lipiej Górze jest Małgorzata Rychert, na co dzień dyrektorka zespołu szkół w Lipiej Górze. Okazuje się, że już od pierwszego festiwalu nie trzeba było nikogo namawiać, a dzieci biorą w nim udział bardzo chętnie. W tym roku udział w tej wielkiej imprezie wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu chodzieskiego. Jak podkreślają członkowie jury, nie wynik jest najważniejszy, a doskonała wspólna zabawa, utrzymana jeszcze przecież w świątecznym duchu. Ten cel organizatorom udaje się od kilku lat z powodzeniem realizować. Przegląd piosenki bożonarodzeniowej w Lipiej Górze ma już swoją bogatą i wieloletnią, pani dyrektor, tradycję. Proszę powiedzieć, czy będzie kontynuacja i czy ta impreza się rozwija? To zresztą widzimy dzisiaj. Mam nadzieję, że kontynuacja będzie. Jest to drugi festiwal bożonarodzeniowy. Przyjechało wiele dzieci z wielu szkół powiatu chodzieskiego. No, jak widzimy, co roku mamy inną dekorację, inny temat przewodni tej imprezy. No i mamy nadzieję, że się będzie dalej rozwijać. Kto wie, może poza powiat. To znaczy, że w zespole szkół w Lipiej Górze taki nacisk kładzie się właśnie na edukację muzyczną najmłodszych, pani dyrektor? Niekoniecznie tylko na edukację muzyczną, ale w ogóle kładziemy nacisk na edukację artystyczną dzieci, na rozwijanie przede wszystkim ich zainteresowań. Dzieci uwielbiają śpiewać, uwielbiają tańczyć, uwielbiają malować, rysować, więc te wszystkie zainteresowania dzieci wykorzystujemy w takiej oto imprezie jak Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, tym bardziej, że jest to czas bardzo miły dla dzieci i z tego tytułu wszyscy świetnie się bawią. Długo trzeba było namawiać podopiecznych?
Dzieci nie, dzieci bardzo chętnie się zgłaszają, zresztą nauczyciele też są zaangażowani w tą imprezę i myślę, że wspólnymi siłami tutaj zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, bo to i sponsorzy, i pracownicy tutejszego Domu Kultury i Domu Kultury w Szamocinie, jak również Urzędu Miasta i Gminy, wpływają na to, że ta impreza może się odbyć. Jednym słowem o kontynuację, możemy być spokojni. Dokładnie, możecie być Państwo spokojni. Myślę, że w przyszłym roku nadal ten festiwal będzie istniał. Kto wie, może i szerzej, w szerszej skali. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne budki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wieczór, a na niebie blask od gwiazd, a na niebie blask od gwiazd. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas był głęboki. Tam, gdzie stajenka razem z niedźwiadkami leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie na niebie pierwszej gwiazdy blask. Na niebie pierwszej gwiazdy blask. Zielona choineczko, pachnąca igiełkami. Prosimy zostań, prosimy zostań, na zawsze razem z nami. Prosimy zostań, prosimy zostań, na zawsze razem z nami. Rzecznym dzieciom prezenty zostawia zawsze, zostawia zawsze. Rzecznym dzieciom prezenty. Po kilku godzinach zmagań na estradzie jury wyłoniło tegorocznych laureatów. Nagrodę Grand Prix otrzymała Weronika Mścisz z Budzynia. W grupie uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawowych najlepsza okazała się Monika Tabat. W kolejnej grupie natomiast wśród uczniów klas od 4 do 6 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Hubert Twardowski. W grupie zespoły pierwsze miejsce wywalczył duet Kinga Schulz i Karolina Marczyńska. Gratulujemy laureatom i gratulujemy wszystkim, którzy postanowili wystartować w drugim festiwalu piosenki bożonarodzeniowej. Naprawdę trzeba nie lada odwagi. Czekamy na kolejne takie przedsięwzięcia. Jak podkreślają organizatorzy, impreza ta będzie kontynuowana w przyszłym roku z jeszcze większym rozmachem. W minioną niedzielę w Szamocińskim Ośrodku Kultury odbyło się wyjątkowe spotkanie seniorów ziemi chodzieckiej. Głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była Maria Zdunek, która na co dzień jest pracownikiem właśnie tej placówki. Na oryginalny pomysł wpadli pracownicy Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Mowa oczywiście o spotkaniach seniorów. Ostatnio odbyło się w minioną niedzielę, a udział w nim wzięli m.in. zespół Pogodna Jesień, Babie Lato, Złoty Liść z Budzynia i Notecianie z Lipiej Góry. Nie brakowało licznych skeczy i zabaw. Odbył się również koncert z udziałem zespołu Babie Lato, zespołu Złoty Liść, któremu przewodniczy Jan Margowski, i zespołu Notecianie, którym kieruje Marcin Mędlik. My zapraszamy Państwa do wysłuchania kilku fragmentów tego spotkania. Jak go nie dostaniesz, to mi daj znać, to go wyślę jeszcze raz. Mamo, ty do niego list piszesz? A czy on w ogóle umie czytać? On najlepiej to potrafi w karty grać. No, trochę w tej specjalnej go nauczyli, ale nie przerywaj. Kochany synku, piszę do ciebie wolno, bo wiem, że nie umiesz, nie potrafisz szybko czytać. Zresztą podobnie jak ja.
Niedawno tata przeczytał w jakiejś gazecie. Wojtek, w jakiej gazecie ojciec przeczytał o wypadkach? No czy ja pamiętam? No czy ja wszystko muszę wiedzieć? Zaraz, to chyba był Głos Ludu czy Narodu? O! Czytał, że najwięcej wypadków zdarza się kilometr od domu, więc przeprowadziliśmy się trochę dalej. Mieszkamy teraz w fajnej chałupce. Jest tu pralka, choć nie jestem pewna, czy się nie zepsuła. Wczoraj wrzuciłam do niej pranie, pociągnęłam za sznurek i pranie gdzieś wsiąkło. Ale przecież się z tego powodu nie powieszę. Nie wiem tylko, czemu ta głupia nasza sąsiadka się tak darła, że coś jej zapchałam. Ja jej zapchałam? Ale co? Co ja jej mogłam zapchać? To mnie ona zrobiła szkodę. Co jej mogłam zapchać? Do dziś nie pojmuję. A może to ona mi ukradła pranie? Wojtek, co jeszcze mam mu napisać? Nic mi nie przychodzi do głowy. Mamo, jak nie wiesz, o czym pisać, no to pisz o pogodzie. No dobrze, napiszę o pogodzie. Mówisz o pogodzie, no napisz. No, o pogodzie mówisz. Kochany synku, pogoda u nas nie najgorsza. W zeszłym tygodniu padało dwa razy. Za pierwszym razem 3 dni, a za drugim 4. Teraz już nie pada, tylko wali grad. Wojtek, Wojtuś. Ojojku, co? Zrobiłam sobie supełek na chusteczce, że miałam o czymś pamiętać. Wiesz, o czym to miałam pamiętać? No, mamo, no gadałaś coś o guzikach, o kurtce i że jakąś paczkę musisz wysłać. Wiesz, tą paczkę to już wysłałam, ale muszę mu o tym napisać. No to pisz. Kochany synku, co do kurtki, którą chciałeś, wysłałam ją. Wujek Piotrek powiedział, że jak ci ją pośle z guzikami, to będzie dużo kosztować, bo guziki są ciężkie. Dlatego oderwałam guziki i włożyłam do kieszeni. I tak sporo zapłaciłam za nadanie paczki. Ale coś się nie robi dla dziecka. Wojtuś, jak myślisz, czy jak mu napiszę, że ojciec dostał wspaniałą pracę, to on się ucieszy? No mamo, pewnie, że się ucieszy, że wreszcie przestał bąki zbijać. Jak ty tak możesz o rodzonym? Wstyd! On jest z niej taki dumny. Zaraz mu o tym napiszę. Syneczku, nie wiem, co ty tam porabiasz i czego oni ci tam uczą, ale nasz tata dostał pracę i jest z niej dumny jak paw, bo ma ważną fuchę i jest tam przełożonym. Ma, synciu, 500 osób pod sobą. Wojtek? Wojtuś? O Jezu, co znowu?
A co ten nasz tata w tej robocie robi? Bo już zapomniałam. No mamo, wysiewa trawę na cmentarzu. No, trawę na cmentarzu. Jestem sobie czarna, czarna jak cyganka. Jeszcze mi potrzeba czarnego kochanka. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. Jeszcze mi potrzeba czarnego kochanka. Jestem sobie czarna, jeszcze się usmolę. 18 chłopców wyprowadzę w pole. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. 18 chłopców wyprowadzę. Cześć, Jasiu! Jak my się dawno nie widzieli! No dawno, dawno! I co tak porabiasz? A tak wiesz, chodzę to tu, to tam, to i tu i tam, a teraz jestem w Szamocinie. W Szamocinie. Słuchaj, słyszałem, żeś się ożenił. Ożeniłem się. Taką babkę mam. Jesteś z nią szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy, bo muszę. A słuchaj, ja tak słyszałem nawet, ludzie mówią, że ona smacznie go obiady gotuje, to prawda? Oczywiście, super smaczne obiady. Tylko wiesz co, Jasiu? O. Ja tego jeść nie umiem. No słuchaj, Edziu, a ty dawno jesteś po ślubie z tą swoją? Dawno, niedawno. 3 miesiące. 3 miesiące mówisz? No. To mi tu coś nie pasuje, przecież wy już dziecko macie. Jak? No tu... to... Nie pasuje ci. Nie. Tu coś z wami nie tak. Mi tu coś nie gra. Jasiu, tak. Co ci znowu nie gra? Patrzaj. Tak. 3 miesiące. Jest moją babą? Ma się rozumieć. 3 miesiące ja i chłop. Ma się rozumieć. No i 3 miesiące jesteśmy po ślubie. Ma się rozumieć. Jest 9 miesięcy licz. Ezu, pasuje, pasuje. Ale wiesz. Ostatnie spotkanie seniorów w Szamocińskim Ośrodku Kultury przeszło do historii jako niezwykle udane. My wiemy z ust organizatorów, że będą te spotkania kontynuowane i Szamociński Ośrodek Kultury jest otwarty dla wielu innych zespołów, dla wszystkich tych, którzy chcą swoich sił sprawdzić właśnie na estradzie. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieskiej. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam oczywiście na emocje sportowe, które już za moment w programie Sportowy Tydzień.